Maciej Wolny, witam państwa serdecznie w gorących pytaniach na antenie telewizji w Polsce.pl. Serdecznie witam mojego i państwa gościa, którym jest pan poseł Ireneusz Raś, Stowarzyszenie Tak Polska. Panie pośle, dzień dobry, kłaniam się. Tak Polska, Koalicja Polska. I Koalicja Polska, oczywiście, panie pośle, to dodajemy. Jan Maria Jackowski, senator Prawa i Sprawiedliwości, jest również razem z nami. Panie senatorze, dzień dobry, witam. Dzień dobry panom, dzień dobry państwu. Panowie, zaczynamy naszą rozmowę na temat Platformy Obywatelskiej, tego, co będzie się działo w najbliższych dniach w Platformie Obywatelskiej, bo w sobotę 18 września odbędzie się konwencja krajowa tegoż ugrupowania. Nie ma co ukrywać, że dla Platformy to będzie istotne wydarzenie, które albo pokaże wyraźny plan, nowe pomysły, jakiś nowy taki impuls do działania, no bo do tej pory to, co było, chyba nie zdaje egzaminu, tak jakby sobie część polityków Platformy Obywatelskiej wyobrażała, że sam powrót Donalda Tuska nie wystarczy, że potrzeba jeszcze większej aktywności poszczególnych parlamentarzystów. Tak mi się przynajmniej wydaje, ale o to też zapytam panów. Czego się panowie spodziewają w ogóle po tej konwencji krajowej Platformy Obywatelskiej? Będą jakieś fajerwerki, czy niczego takiego nie możemy się spodziewać? Pan poseł Ireneusz Raś. No, na pewno będzie wystąpienie Donalda Tuska, które będzie obserwowane przez wszystkich, i tych, którzy dobrze życzą Donaldowi Tuskowi, i tych, którzy mówią i myślą źle o szefie Platformy Obywatelskiej. Ta treść będzie najistotniejsza, ale ona będzie przysłaniać drugą kwestię istotną z punktu widzenia zarządzania partią na tą najbliższą przyszłość. No, to jest kwestia wyborów wewnętrznych i myślę, że zwracałbym uwagę na zmiany w statucie, które zaproponuje zarząd Platformy Obywatelskiej, bo te zmiany będą dotyczyć właśnie najbliższych miesięcy, kiedy rozegrają się wybory regionalne, które będą mieć wpływ na układ sił w zarządzie Platformy Obywatelskiej. Donald Tusk pewnie chce uporządkować sobie to grono tak, aby dobrze móc sprawnie i dla siebie wygodnie zarządzać Platformą Obywatelską. Na to bym zwrócił uwagę. Tam będzie jedna rzecz według mnie kontrowersyjna i niedobra dla Platformy Obywatelskiej, ale może to powiem w drugim swoim wystąpieniu. Dobrze, dobrze, panie pośle, ja to zapamiętam i jeszcze dopytam o te kontrowersyjne rzeczy w takim razie. Panie senatorze, czego pan się spodziewa po tej konwencji krajowej Platformy Obywatelskiej? Czy możemy się spodziewać jakiegoś nowego impulsu dla Platformy, która w ostatnich dniach, tygodniach może nawet, gdzieś złapała chyba lekką zadyszkę? Sam Donald Tusk jakby ucichł. Czy nie ma pan senator takiego wrażenia? Myślę, że przede wszystkim po tej konwencji należy się spodziewać konsolidacji przywództwa Donalda Tuska. Myślę, że Donald Tusk po tej dużej przerwie związanej ze swoim pobytem w Brukseli trochę oderwał się od i realiów polskich, ale też i od takiej operacyjnej wiedzy na temat stanu własnej formacji politycznej. I sądzę, że inaczej to sobie wyobrażał, może tego wprost nie mówić, w stosunku do tego, co zastał. I to jest moim zdaniem jedna z głównych przyczyn, dla których nastąpiło, jak to pan redaktor określił, wyhamowanie. To wyhamowanie nastąpiło, ponieważ trochę chyba Donald Tusk liczył na to, że jak tylko się pojawi niejako jako ten jeździec wspaniały na białym koniu, który przyjeżdża z odsieczą i ratuje jedyną wielką formację demokratyczną przed takimi no, zakusami autorytarnymi ze strony obozu władzy, no bo to jest tak generalnie przedstawiane, i wszyscy go witają jak wspaniałego jeźdźca, no i się okazuje, że ten taki mit czy to wyobrażenie nie znalazło uznania. To znaczy na początku rzeczywiście była zwyżka w tych sondażach i było duże zainteresowanie. No, i był mediów. Tak zwany efekt Donalda Tuska. Tak, był tak zwany efekt Donalda Tuska. Natomiast w tej chwili to się trochę, że tak powiem, przejadło, mówiąc językiem kolokwialnym. I mamy taką starą polską bidę, no, po prostu, czy starą bidę platformianą taką. No po prostu jest jak jest i tyle. Ale to, co powiedziałem, nie oznacza, że Donald Tusk jest zawodnikiem wagi lekkiej. To jest doświadczony polityk, umiejący, i tu myślę, że pan poseł Raś lepiej mógłby rozwinąć tę kwestię,
ponieważ był wieloletnim posłem tej formacji i zna te mechanizmy znacznie lepiej ode mnie. Ja to obserwuję z zewnątrz jako niezrzeszony partyjnie senator Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwość, ale nie jako były na przykład członek Platformy, więc mam oczywiście znacznie mniej informacji. Ale do czego zmierzam? Ja bym nie lekceważył tego przywództwa, ponieważ uważam, że te ruchy, które w tej chwili wykonał Donald Tusk, myślę o dwóch istotnych ruchach w moim przekonaniu. Po pierwsze, dał tamę temu szaleństwu, co się działo na wschodniej granicy, tym biegom tych posłów, tej całej, powiedziałbym, infantylnej dzieciniadzie, która na tych wschodnich granicy się działa i po prostu obniżała autorytet państwa polskiego, no ale przede wszystkim też polityków opozycyjnych. A z drugiej strony ten jego wpis z ubiegłego tygodnia o tym, że on jest przeciwnikiem i będzie przekonywał swoich znajomych brukselskich, żeby nie karali Polskę za te tak zwane naruszanie praworządności. I tutaj to pokazuje, że jest jednak realistą politycznym i zdaje sobie sprawę, że w polityce akcja równa się reakcja. To znaczy, im bardziej Platforma będzie okazywała satysfakcję z powodu braku tych środków, czy blokowania tych środków i tego droczenia się Komisji Europejskiej z Polską, tym bardziej będzie traciła, dlatego że na tym tracą Polacy, a nie tylko politycy obozu rządzącego. Wspomniał pan senator o tych występach niektórych parlamentarzystów przy granicy polsko-białoruskiej i podobno były premier nie jest z tego właśnie zadowolony, z tej działalności posłów Platformy Obywatelskiej. Donald Tusk z zażenowaniem miał obserwować happeningi parlamentarzystów swojej partii i uważa, że w klubie Koalicji Obywatelskiej nie ma należytej dyscypliny. Takie informacje możemy przeczytać w tekście redaktora Michała Wróblewskiego na portalu Wirtualna Polska. Pytanie do pana posła Ireneusza Rasia. Czy uda się zdyscyplinować parlamentarzystów Koalicji Obywatelskiej? Czy rzeczywiście było tak, że w klubie, w Platformie, w Koalicji Obywatelskiej posłowie robili, co chcieli i może nadal robią, co chcą? Może teraz potrzeba właśnie tej silnej ręki Donalda Tuska? Moja decyzja o tym, że trzeba podjąć dyskusję wewnętrzną w Platformie na temat, jaka ona ma być, nie działa się znikąd. Ona doskonale wpisuje się w tą przestrzeń w Platformie Obywatelskiej, do której wrócił Donald Tusk. To, co pan senator Jackowski mówi, jest racją. On nie wiedział, do jakiej platformy wraca. To nie jest ta platforma, którą zostawił. To jest platforma przekształcona w Koalicję Obywatelską, gdzie jest właśnie dużo takich parlamentarzystów, troszkę z przypadku, muszę powiedzieć. Panie pośle, to ja dopytam w tym miejscu. Pan przez wiele, wiele lat był w Platformie Obywatelskiej. Można powiedzieć, że jest pan człowiekiem Platformy Obywatelskiej, pomimo tego, że już w samym klubie, samej partii pan nie reprezentuje. Ale chcę zapytać, czy, bo pan został z tej platformy wyrzucony. I z sentymentem wspominam moją współpracę z Donaldem Tuskiem. Ale teraz chcę zapytać, czy, bo pan został wyrzucony, czy nie powinno być tak, że wyrzuceni powinni zostać tacy posłowie, jak właśnie pan poseł Sterczewski czy pani posłanka Klaudia Jachira? Czy to nie jest ciężar polityczny dla Platformy Obywatelskiej dzisiaj, dla samej Koalicji Obywatelskiej? To jest ciężar, ale ja nigdy za poglądy bym nie wyrzucał z partii politycznej, tylko starałbym się to porządkować i jednak ograniczać tego typu wypowiedzi do jakichś tam wypowiedzi, które nie mają w istocie wpływu na przekaz tego nurtu podstawowego Platformy Obywatelskiej. No taka jest sytuacja, że poprzedni szef Platformy, który doprowadził do Wielkiej Koalicji, wprowadził takie osoby, które happeningiem chcą budować swoją rozpoznawalność. Na jednak pozycji Platformy Obywatelskiej, która jest tą partią, która daje im możliwość wejścia do tego parlamentu. I uważam, że to jest rzecz, którą Donald Tusk dzisiaj musi uporządkować. Pamiętajmy też, że kampus miał być wielkim sukcesem. Nie wiem, czy jest małym sukcesem. Tego nie umiem ocenić. Nie widziałem badań. Natomiast wypowiedź Sławka Nitrasa czy wypowiedź marszałka Grodzkiego, one dały przekaz tak naprawdę rządzącym do zaatakowania tego projektu i Platformy Obywatelskiej,
niż zbudowała taki przekaz pozytywny, by być może tam się wiele dobrego, że dobrych rzeczy, dobrych dyskusji odbyło, ale one nie przełożyły się na ten przekaz, który jest istotny. No właśnie, z tego kampusu Polska te dwie główne rzeczy rzeczywiście się przebiły i one negatywnie wpływają na obraz Platformy Obywatelskiej, ale tu chcę w takim razie dopytać, bo w związku z tą konwencją krajową Platformy Obywatelskiej, która w sobotę ma się odbyć, miała być deklaracja ideowa. Tej deklaracji ideowej, nowej deklaracji ideowej, prawdopodobnie w Platformie Obywatelskiej nie będzie. Pytanie, gdzie dzisiaj Platforma zmierza, bo słyszymy z ust Rafała Trzaskowskiego na przykład o legalizacji związków partnerskich, słyszymy właśnie o tym opiłowaniu katolików z przywilejów. Czy Platforma Obywatelska nadal skręca w lewo? Panie senatorze, jaka jest droga dzisiaj Platformy Obywatelskiej? Czy przed Donaldem Tuskiem stoi trudne zadanie właśnie gdzieś znalezienia tej właściwej drogi, właściwych torów dla ugrupowania, tak żeby też wyborcy wiedzieli, na kogo tak naprawdę głosują? No, siła pierwszej Platformy, przynajmniej mówię z tych lat 2007-2011, kiedy Platforma rządziła w pierwszej kadencji, no polegała na tym, że Donald Tusk jednak umiał pilnować pewnego centrum i wyciszał pewne skrajne pomysły światopoglądowe, jakie się pojawiały w Polsce czy nawet w jego środowisku politycznym. W tej chwili widać PR-owcy czy strategzy tego obozu politycznego uznali, że w tej chwili generalnie społeczeństwo skręca w lewo i trzeba być progresistą i trzeba wyjść z nowymi hasłami. I przecież pan redaktor wspomniał o tej wypowiedzi o opiłowywaniu katolików, ale ja przypomnę, że to Donald Tusk też na spotkaniu powiedział, że jedną z pierwszych decyzji będzie legalizacja związków homoseksualnych czy jednopłciowych. A więc on wyszedł już z tych swoich ram, przynajmniej w tej deklaracji, takiego centrysty, który stara się pogodzić różne nurty, zdając sobie sprawę, że skrajność może być tutaj dużym problemem. I teraz jest pytanie, czy rzeczywiście Platforma będzie się ścigała z lewicą światopoglądowo, ideologicznie, kto jest bardziej postępowy i progresistowski, czy Platforma będzie właśnie chciała być taką formacją, no, pewnego jednak centrum, pewnej przewidywalności i pewnej stabilizacji też i gwarancji pewnego jednak jakiegoś pokoju społecznego. Nazwijmy to może w ten sposób górnolotnie. I to jest pytanie, na które musi znaleźć odpowiedź Donald Tusk. Dlatego, że ja się zgadzam z panem posłem Rasiem, że to, co powiedziano na kampusie Polska i te deklaracje takie, nazwijmy to, o charakterze progresywnym, takim, no, bardzo postępowym, politycznie poprawnym, właśnie w kwestiach światopoglądowych, czy w kwestiach wartości, czy w kwestiach jakiegoś modelu relacji międzyludzkich, społecznych, czy kwestii kulturowych, one de facto wzmacniają Prawo i Sprawiedliwość, bo ja się spotykam z takimi oto reakcjami, że ludzie mówią, no może mamy pretensje o to, czy o tamto do obozu rządzącego, ale przynajmniej oni takich wariactw nie robią, nie biegają po granicy, nie opowiadają jakichś rewolucyjnych zmian obyczajowych. Polska ma swoją tradycję i z tego punktu widzenia będą popierać obóz rządzący. A więc jeżeli pójdzie Platforma właśnie w taką stronę progresywną, to paradoksalnie będzie wzmocniała obóz rządzący. I teraz pytanie do pana posła Ireneusza Rasia. Posiłkując się też sondażem przeprowadzonym na zlecenie portalu w polityce.pl, tam Platforma Obywatelska, o ile się nie mylę, ma 27% poparcia, ale wygląda na to, że w tych ostatnich sondażach Platforma Obywatelska doszła do pewnego takiego sufitu, którego już nie przebije. To jest właśnie około 25% poparcia. Panie pośle, czy jest pan rozczarowany w pewien sposób właśnie tą ideowością Donalda Tuska? Bo on miał być lekiem w zasadzie na skręt w lewo w Platformie Obywatelskiej. Okazuje się, że być może ten skręt w lewo będzie kontynuował. Znaczy, ja nie uważam, żeby Donald Tusk chciał kontynuować skręt w lewo. Natomiast osoby, które są na pokładzie tym politycznym w Koalicji Obywatelskiej, no, ciągną tam bardzo mocno w lewo. A w związku z tym, że pod nieobecność Donalda Tuska prawicowe czy też konserwatywne skrzydło zostało bardzo mocno osłabione, no, powoduje to, że Donald Tusk nie może sam zrównoważyć
tego pomysłu niektórych na to, aby iść na lewo. I to jest problem Donalda Tuska. Zobaczymy, jak to się rozegra w wyborach wewnętrznych w Platformie i na nowo, w jaki sposób on będzie. I do tego tematu jeszcze wrócimy, tutaj stawiamy kropkę. Pan poseł Ireneusz Raś, pan senator Jan Maria Jackowski byli moimi i państwa gośćmi, ale za moment w tym samym składzie widzimy się ponownie na antenie telewizji w Polsce.pl, tym razem z innym gorącym pytaniem.